Dlaczego Zachód jest przerażony możliwym upadkiem Rosji? Kierunek Putina na pewno został bardzo mocno nadszarpnięty. Broń atomowa dostanie się w niepowołane ręce. Katastrofa. Elity europejskie tęsknią. Bo Rosja już politycznie tę wojnę przegrała. Kiedy w sobotę 24 czerwca oglądało się scenę jadącego prosto na Moskwę przywódcy grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna, wydawać się mogło, że być może niedługo Putin zostanie odsunięty od władzy, a Rosja stanie się może chociaż chwilowo bardziej ucywilizowana. Przypuszczam, że większość z Was, jeśli śledziliście przebieg tych wydarzeń na bieżąco, to mieliście pewną nadzieję właśnie na taką zmianę. Przyjechaliśmy tutaj, do Rostowa. Chcemy szefa sztabu generalnego i ministra obrony Siergieja Szojgu. Dopóki oni nie odejdą, jesteśmy tutaj. Blokujemy miasto Rostów i jedziemy do Moskwy. Wydawać by się mogło, że przecież każdy normalny człowiek miał podobne myśli. Rzecz w tym, że na Zachodzie, jak i pośród wielu światowych liderów, obserwowano pucz Prigożyna z przerażeniem. Z tej okazji w Berlinie zebrał się sztab kryzysowy. W Wielkiej Brytanii odbyło się to w podobny sposób. Amerykański Pentagon, jak i zresztą cała administracja, miały pełne ręce roboty. Choć Rosja nie jest już aż tak przerażająca, jak była do tej pory, to wciąż nie można pomijać faktu, że jest to ogromny kraj, który rozciąga się na dwa kontynenty, ma pewne strefy wpływów, stanowi istotny element światowej gospodarki oraz co najgroźniejsze, ma największy na świecie arsenał broni atomowej. Warto wspomnieć, że podczas rewolty Wagnerowców wojska Prigożyna znajdowały się niedaleko magazynu z rosyjską bronią nuklearną Woronesz 45. Co w przypadku utraty kontroli nad państwem stwarza ogromne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Nie wiemy, kto tak naprawdę stał za Prigożynem, ani nie wiemy, jakie on sam miał poparcie wśród ludzi Kremla. Faktem jest natomiast, że Putin znacząco osłabł i jego orędzie do narodu pokazało, że nie jest to już lider takiego, jak do tej pory znał świat zachodni. Jego dni są policzone. Rozpad a upadek Rosji to dwa zupełnie sobie odmienne tematy. Niemniej mają pewne elementy wspólne. I my w dzisiejszym materiale w toku tego, co się wydarzyło, spróbujemy ocenić, jakie byłyby następstwa buntu w Rosji, który doprowadziłby do przewrotu i kto realnie mógłby sięgnąć po władzę oraz jakie plany ma wobec tego Zachód. No dobrze, zatem przejdźmy już dalej. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oprócz gry planszowej, którą ma już ponad 15 tysięcy z Was, znajdziecie też antyki, takie jak kilkudziesięcioletnie mapy czy stare pieniądze. Do tego produkowane przez nas plakaty w takich oto ozdobnych ramkach, ale też globusy i wiele, wiele innych. Natomiast co do gry, pamiętajcie, że nie jest to jakiś quiz, a gra, w której możecie stoczyć walkę na mapie z innymi graczami, nawet 6 naraz na dwóch różnych mapach Europy, jak i świata. Do tego jest mnóstwo unikalnych jednostek oraz funkcji, więc myślę, że gra się spodoba. Same elementy są zrobione z drewna, więc tym bardziej warto. Możecie się już powoli szykować na jedną z największych niespodzianek, jakie szykujemy już od ponad roku, ale co dokładnie się stanie, to dowiecie się już niedługo. Ale z pewnością będzie to coś naprawdę dużego i myślę, że będzie to jeden z największych takich projektów na polskim YouTubie. Ale wszystko w swoim czasie. Na ten moment zapraszamy Was na naszego Discorda, link macie w opisie. Także teraz czas na film. Świat właśnie dostał zapowiedź kuszącej, ale być może jeszcze bardziej niebezpiecznej przyszłości bez prezydenta Rosji Władimira Putina. W rezultacie znacznie wzrosła stawka Zachodu w wojnie z Ukrainą. Buntowniczy weekend, w którym szef najemników Jewgenij Prigożyn rażąco kpił z Kremla przed przerwaniem marszu na Moskwę, przywołał krwawą historię rewolucji i zamachów stanu w Rosji. To uder w spinę. Naszej stronie to i naszemu narodowi. Plecy naszego kraju i naszego narodu. Именно такой удар был нанесен в России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, кутни, политикование за плецами армии и народа доводили до największych wstrząsów, zniszczenia армии и упадку państwa, разрушением армии и распадом государства. Остаточно доводило до трагедии войны домовой. В итоге трагедии гражданской войны. Tymczasem wysiłki Białego Domu i jego zagranicznych sojuszników, aby dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje, podkreśliły niestabilny charakter wojny, która może zmienić mapę Europy i współczesną historię. Ostatecznie wojna domowa, która wydawała się zaraz wybuchnąć, została zażegnana. Putin zdawał się panikować na widok militarnej konfrontacji z bojownikami grupy Wagnera, w akcie, który mógł doprowadzić jego władzę do końca. Nie ma teraz wątpliwości, że wojna, którą Putin rozpętał, by wymazać Ukrainę z mapy, stanowi
Putinowi egzystencjalne zagrożenie dla jego politycznego przetrwania. Reszta świata musi teraz poradzić sobie z konsekwencjami takiego potencjalnego przebiegu tych wydarzeń. Oświadczenia zachodnich przywódców, że była to wewnętrzna sprawa rosyjska, odzwierciedlały chęć odebrania Putinowi pretekstu do odnowienia jego twierdzeń, że jest on ofiarą zachodniego spisku mającego na celu obalenie go i stłumienie godności Rosji jako głównego mocarstwa oraz ograniczenie jej geopolitycznej strefy wpływów. CNN na podstawie przecieków poinformowało, że w rozmowach telefonicznych z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec Joe Biden podkreślił potrzebę utrzymania chłodnego spokoju i pozwolenia, by wszystko, co dzieje się w Rosji, rozgrywało się zgodnie z jego mantrą, aby tym samym zapobiec trzeciej wojnie światowej. Zgodzili się ze mną, że musimy upewnić się, że nie dajemy Putinowi żadnej wymówki. Podkreślam, nie daliśmy Putinowi żadnej wymówki, by obwiniać o to Zachód albo NATO. Wyjaśniliśmy, że nie jesteśmy w to zamieszani. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. To wewnętrzna sprawa rosyjska. Bez względu na to, co wydarzyło się w Rosji, my, Stany Zjednoczone, nadal będziemy wspierać obronę Ukrainy, jej suwerenność i integralność terytorialną. To naprawdę dość mocne słowa w kontekście tego, co mieliśmy okazję obserwować. Skalę tego zagrożenia bardzo dobrze oddaje mapa znanych wywiadom miejsc składowania przez Rosję broni atomowej. W samej europejskiej części Rosji można znaleźć ponad 4,5 tysiąca głowic nuklearnych, które w momencie puczu lub szerzej pojętej rewolucji mogłyby się znaleźć w poważnym niebezpieczeństwie. Magazyny pod Woronerzem mogły bez problemu trafić w ręce wagnerowców w momencie ich przemarszu na Moskwę. Tym bardziej, że to miasto znajdowało się już pod ich kontrolą. Kolejnym miejscem przetrzymywania głowic jest Białgorod, który jeszcze niedawno był częściowo pod kontrolą sił Legionu Wolnej Rosji, czyli organizacji zbrojnej, która współpracuje z Ukrainą i Zachodem. Przedmieścia Białgorodu zostały zajęte 2 czerwca 2023 roku. Następnie bojownicy ponownie cofnęli się na terytorium Ukrainy, ale to już kolejne duże zagrożenie dla stabilności rosyjskiego systemu nuklearnego tylko w jednym miesiącu. Jak spojrzycie na mapę, to zobaczycie, że Rosjanie swoją broń mają także na przykład w Briańsku nieopodal Białorusi. Duże magazyny są także w Saratowie, pod Moskwą, Murmańsku, gdzie stacjonuje nuklearna flota Rosji, oraz tuż za Uralem, na przykład w Kazaniu. Inne bazy znajdują się już głębiej w Azji. Gdyby Federacja Rosyjska znalazła się na skraju wojny domowej, wówczas cały jej arsenał nuklearny stałby się zagrożeniem nie tylko dla samych Rosjan, ale także dla całego świata. Putin, mimo tego, że jest człowiekiem dość mocno nieprzewidywalnym, z pewnością nie przekroczyłby czerwonej linii, jaką jest użycie broni atomowej. Mając jednak na uwadze brutalność części rosyjskich żołnierzy, którzy byli zdolni do masowych zabójstw na terytorium Ukrainy, ciężko powiedzieć, czy ci sami ludzie nie byliby zdolni w imię własnych wpływów i pieniędzy spróbować zdobyć kontrolę nad atomowym arsenałem. Oni, czując swoją siłę, realnie mogliby użyć arsenału nuklearnego. Rosyjski prezydent jest ostatecznym decydentem, jeśli chodzi o użycie rosyjskiej broni jądrowej, zarówno strategicznej, jak i niestrategicznej, zgodnie z rosyjską doktryną nuklearną. Tak zwana teczka nuklearna lub Czeget, której nazwa pochodzi od góry Czeget w górach Kaukazu, jest przez cały czas przy prezydencie. Uważa się, że takie teczki mają też rosyjski minister obrony, obecnie Siergiej Szojgu, oraz szef sztabu generalnego, obecnie Walerii Gierasimow. Zasadniczo teczka jest narzędziem komunikacyjnym, które łączy prezydenta z jego najwyższym dowództwem wojskowym, a stamtąd z siłami rakietowymi za pośrednictwem wysoce tajnej elektronicznej sieci dowodzenia i kontroli Kazbek. Kazbek obsługuje inny system znany jako Kawkaz. Gdyby Rosja uznała, że stoi w obliczu strategicznego ataku nuklearnego, prezydent za pośrednictwem teczek wysłałby bezpośredni rozkaz wystrzelenia do dowództwa sztabu generalnego i jednostek dowodzenia rezerwy, które posiadają kody nuklearne. Niemniej to od nich samych zależałoby to, czy polecenie zrealizować. Tutaj już pozostaje tylko kwestia własnego sumienia. Ale ludzi posiadających kody nuklearne w Rosji jest wielu. W teorii przejście jednej z tych osób na stronę buntowników stwarzałoby realne zagrożenie nawet w samej Rosji, bowiem wówczas mogłoby dojść do wzajemnego zastraszania. Przykład? W momencie, kiedy armia rosyjska stanęłaby za Prigożynem, a ten oprócz przejęcia kontroli nad Woronerzem miałby też kontrolę nad pobliskimi magazynami i wyrzutniami rakietowymi, wówczas Woronerz straszyłby Moskwę, żeby ta się poddała, a Moskwa straszyłaby Woronerz. Oczywiście ten wariant wydaje się na tą chwilę niemożliwy, a ludzie stojący za konsolą tej broni są raczej oddani Kremlowi, ale człowiek to tylko człowiek. Być może jest jeszcze jeden mechanizm zabezpieczający na wypadek takiego wariantu rewolucyjnego.
Ale nawet jeśli takowy jest, to i tak głowice mogłyby zostać rozkradzione i wywiezione w zupełnie inne miejsce. A co za tym idzie, prędzej czy później stanowiłyby zagrożenie. Rosyjskie media poinformowały z 28 na 29 czerwca o aresztowaniu generała Siergieja Surowikina. Był on zastępcą głównodowodzącego rosyjskimi działaniami wojskowymi w Ukrainie. Miał zostać zatrzymany za udzielenie poparcia właścicielowi grupy Wagnera, Jewgenijowi Prigożynowi. To początek czystek w Rosji, które paradoksalnie, ale mogą przynieść skutek zupełnie odwrotny dla Putina od tego zamierzonego. Wielu ekspertów uważa, że choć prezydent Rosji przeżył impas, teraz wygląda na słabego. Nie tylko dla świata i jego wrogów, ale także dla własnego narodu i wojska. Może to stwarzać ryzyko w Moskwie, że znajdą się sceptycy lub rywale, którzy będą widzieli okazję do podważenia pozycji Putina. Osobiście, gdybym był Putinem, martwiłbym się, że ci ludzie na ulicach Rostowa wiwatowali ludziom Wagnera, gdy ci odchodzili. Wagnerowcy na Białorusi to tylko odsunięcie niebezpieczeństwa w czasie. Potencjalnych kandydatów na miejsce Putina może być niezliczona ilość. Tak naprawdę nie wiemy, kim mogą być ci ludzie. Chociaż pośród najbardziej możliwych kandydatów znajdują się na przykład Nikołaj Patruszew, Michał Miszustin, wciąż Jewgenij Prigożyn, czy też Ramzan Kadyrow, którego armia prawie starła się z Wagnerowcami. Na tej planszy widzicie najbardziej możliwy scenariusz wobec tych ludzi, co mogą zastąpić rosyjskiego prezydenta, ale tak naprawdę to może być każdy. Wzrost gospodarczy, swoboda podróżowania i współpraca z poszczególnymi państwami członkowskimi UE sprawiły, że przeciętni Rosjanie byli ślepi na stopniowy spadek wolności w Rosji. Rosyjskie elity zdobyły znajomości języków obcych i wystarczająco dużo skradzionego lub wydobytego z ropy bogactwa, by wygodnie spędzać wakacje w Europie Zachodniej, nie zawracając sobie głowy popieraniem wartości demokratycznych w kraju. Na tych podwalinach Putin rozmontował wolne media oraz tak naprawdę wprowadził prawdziwą dyktaturę jednostki. Bardziej świadomi Rosjanie, którzy żyją w Europie Zachodniej, chcieliby zmian. Wiedzą, jak powinien wyglądać ich kraj, żeby było dobrze. Ci ludzie organizują spotkania nawet w Warszawie, planując zmiany w przypadku, gdyby rewolucja prowolnościowa się powiodła. Ale do władzy musiałby dojść ktoś, kto ma chęć zaprowadzenia zmian i rezygnacji z wojen, albo przynajmniej uspokojenia obecnych nastrojów, a to wydaje się być niemożliwe. Rosja jest zbyt podzielona, zbyt duże są różnice geograficzne, majątkowe oraz światopoglądowe, żeby ten kraj pojednała jedna osoba. Jak widzimy, Tatarstan nie jest niepodległy, Baszkortostan nie jest niepodległa. Ale Kazachstan jest niepodległy. Powód jest tylko jeden. Ponieważ Kazachstan był jedną z republik sowieckich, a Tatarstan był sowiecką republiką nordycką w obrębie Związku Radzieckiego. Tak więc w czasie, gdy Związek Sowiecki się rozpadł, nie mieli prawnego powodu do rozdzielenia się. Ale teraz, kiedy wyobrażamy sobie, że Federacja Rosyjska będzie miała problemy identyczne jak te, które miał wtedy Związek Radziecki, możemy sobie wyobrazić, że te republiki będą pamiętać, że w ich konstytucjach artykuł 5 każdej z tych konstytucji mówi: Republika Tatarstanu jest niepodległym państwem Federacji Rosyjskiej i może proklamować niepodległość. Rosja podzieli się na lokalnych liderów i być może jednego zarządcę z Moskwy, ale ten proces można zaobserwować już teraz. I czy on się sprawdza? Po części tak, ale mimo wszystko ci ludzie, co rządzą, to są ludzie blisko Kremla, więc to swoista obłuda. Gdybyśmy chcieli dzielić Rosję tylko na regiony, które już teraz chciałyby utworzyć własne państwa, to tak wyglądałyby tereny sprawowane przez Moskwę. A ile jest jeszcze pośrednich grup, które na korupcji dorobiły się fortun i dalej chciałyby kontrolować swoje strefy wpływów, to już temat rzeka. Pewne jest to, że potencjalny upadek Rosji to też zagrożenie dla dostaw, na przykład do elektrowni atomowych w Europie Zachodniej. Te mogłyby stanąć bez rosyjskiego paliwa. Ropa dostarczana jest też do całej Azji. W momencie puczu Prigożyna istniały obawy o to, co stanie się na światowych giełdach. Więc Rosja, mimo że jest globalnie odrzucona, nałożone są na nią sankcje, to mimo tego, z tego co Zachód zrezygnować nie mógł, to dalej ciągnie z Federacji Rosyjskiej. Rosja dalej handluje ze światem, a kiedy doszłoby tam do wojny domowej, te dostawy mogłyby być wstrzymane. Cała globalna gospodarka by stanęła, powodując kolejny globalny kryzys. To właśnie dlatego pozbycie się Rosji jest niemożliwe. Zachód mimo wszystko jej potrzebuje. Dlatego potencjalny upadek Kremla i brak stabilności w tym kraju wiązałby się z ogromnym ryzykiem nie tylko gospodarczym, ale tak jak mówiłem wcześniej,
później także tym nuklearnym. Myślę, że to naprawdę ważny temat, dlatego zapraszam Was do sekcji komentarzy, żeby sobie podyskutować i w wolnej chwili możecie ten temat wysłać też Waszym znajomym lub komukolwiek innego. Myślę, że warto. Swoją drogą mam nadzieję, że podoba Wam się nowe studio i odświeżony format, a zmian będzie jeszcze więcej. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.